co jest super, wszystkim zawodnikom ze świata się bardzo podoba, więc opowiada się naprawdę ciekawe ściganie. W tym roku mamy chyba najsilniejszą stawkę ze wszystkich lat, w związku z czym myślę, że to będzie też bardzo, bardzo, bardzo trudny wyścig, ale mam nadzieję, że ta publiczność, która tutaj przyszła, będzie dla mnie takim dodatkowym zastrzykiem energii i pomoże mi w tym, żebym tutaj ja odniosła zwycięstwo. Promujemy na sportową Jelenią Górę. Dałem się namówić do tego, żeby dzisiaj wsiąść na rower i dziękuję tym wszystkim, którzy mi mówili, że może dzisiaj spróbujesz i pojedziesz razem z nami w paradzie roweru, bo całkiem inaczej człowiek się czuje, jak przejedzie te 20 kilka kilometrów czynnie i będzie mówił o tym, co się dzisiaj będzie wydarzy. Ja się cieszę, że Maja Włoszowska cały czas jest w Jeleniej Górze, jest z Jelenią Górą, promuje Jelenią Górę i cały czas chce jeszcze tutaj razem z nami, z Jelenią Górą organizować te zawody, bo widać po tym, co się tutaj dzieje. Tak naprawdę dzisiaj tu Paulinum żyje rowerami, żyje na sportowo i dobrze, że jeszcze nam pogoda dopisuje. Mam nadzieję, że wszyscy stąd wyjadą zadowoleni, a przede wszystkim Maja wygrywając te zawody. Super atmosfera, naprawdę. Tak, pełno osób w ogóle poznałyśmy. Emocje są. No, super, naprawdę. Polecamy każdemu. Naprawdę. Ja także pierwszy raz jechałam, jestem bardzo zadowolona. A my koleżanki skręciłyśmy. Tak, także też tutaj zachęcamy zadowolone każdego do wzięcia udziału. Chcę fajnie sobie spędzić czas aktywnie, to naprawdę polecamy taką parę.